imię Boga Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. W niedzielny poranek 21 stycznia pragnę was serdecznie, drogie siostry i drodzy bracia w Chrystusie Jezusie, powitać i pozdrowić ze śnieżnych, zmrożonych Suwałk. Dziś chcemy ten poranek niedzielny w trzecią niedzielę po święcie Epifanii rozpocząć od wsłuchania się w Boże Słowo, które książeczka z Biblią na co dzień podaje nam z księgi Hioba, z 2 rozdziału, 10 werset, a także z listu apostoła Pawła do Rzymian, z 8 rozdziału, 28 werset. Wsłuchajmy się wspólnie w to Boże Słowo. Dobre przyjmujemy od Boga. Czy nie mielibyśmy przyjmować i złego? Wiemy, że Bóg współdziała we wszystkim ku dobremu z tymi, którzy Go miłują. To jest z tymi, którzy według postanowienia Jego są powołani. Jako słowo komentarza książeczka podaje nam cytat z Clive'a Stapesa Lewisa. W naszych przyjemnościach Bóg zwraca się do nas szeptem. W naszym sumieniu przemawia zwykłym głosem. W naszym cierpieniu krzyczy do nas. Cierpienie to jego megafon, który służy do obudzenia głuchego świata. Drogie siostry i drodzy bracia w Chrystusie, chciałbym, byśmy choć na chwilę przystanęli przy słowach, które skreślił w swoim liście apostoł Paweł, adresując go do chrześcijan w Rzymie. Dziś obudziliśmy się do kolejnego dnia. Dziś niedziela, zapewne wielu z nas uda się do swoich kościołów, kaplic, może tym, którym zdrowie nie pozwala, albo warunki atmosferyczne, uda się obejrzeć nasze nabożeństwo w telewizji bądź w internecie. Ale nie dla wszystkich z nas ten dzień może być kolejnym szczęśliwym dniem, rozpoczynającym nowy tydzień, pełnym zapewne sukcesów, udanych realizacji i ogólnie mówiąc szczęścia. Może dla części z nas ten poranek to poranek po kolejnej ciężkiej nocy, nieprzespanej, zmagając się z ciężkimi myślami, ze smutkiem, z żałobą, z tym wszystkim, co nas jako ludzi często przerasta i stawia nas w sytuacji, w której zastanawiamy się, gdzie w tym wszystkim jest Bóg, dlaczego nie odczuwamy Jego bliskości, albo czy może zasłużyliśmy sobie na to, co teraz przeżywamy, jesteśmy przez Niego opuszczeni. Naprzeciw takim właśnie myślom wychodzi apostoł Paweł ze słowami, które myślę, że moglibyśmy opisać jako pewna poduszka dla skołatanego serca. Serca gnębionego tragedią, smutkiem, rozterkami. Te słowa to nie odpowiedź na to, że czasami widzimy Boga jako kogoś, kto w jakichś sytuacjach naszych życiowych powiedział po prostu ups albo o, ale odpowiedź mówiąca o Bogu jako tym, który wiernie przy nas trwa. Apostoł Paweł, pisząc do Rzymian, nie mówi o tym, że wydaje mu się coś albo że może tak być, ale zauważmy, co jest napisane. Wiemy, że Bóg współdziała. Wiemy, mamy tą pewność, że Bóg jest zawsze przy nas. Dlatego pragnąłbym, byśmy potrafili budować sobie tą pewność Bożej obecności, Bożego działania w każdej chwili naszego życia, tak jak to czynił apostoł Paweł, którego przecież historia życia nie pokazuje jedynie samych radosnych i pięknych chwil, ale ogromne pasmo również i zmagań, i cierpienia. Dlatego chcielibyśmy być w tym wszystkim razem, otaczając siebie wzajemnie modlitwą. Dziś do naszych modlitw w czasie nabożeństw
dołożyć tą myśl o tych, którzy może nie korzystają z naszego życia tak jak my potrafimy, albo nie mają takiego czasu teraz, ale którzy cierpią i potrzebują tego wzmocnienia płynącego z góry. Niech więc dobry Bóg pobłogosławi nam ten dzień, natnie nas radością i chęcią do służenia innym i niesienia im Ewangelii, czyli tej radosnej nowiny o Jezusie Chrystusie, Panu naszym. Zostańcie z Bogiem.